usprawnienie wdrażania programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Pani posłanka Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani minister. Kilka dni temu, jadąc samochodem i szukając stacji muzycznej, usłyszałam głos pani poseł Gęsickiej, która w Radiu Maryja wypowiadała się na temat wykorzystywania funduszy unijnych. I chociaż to nie jest moje radio, to pomyślałam sobie, że posłucham, bo być może złagodzony wizerunek PiSu zawitał także do tej rozgłośni. I co usłyszałam? Usłyszałam, że opóźnienia w wydatkowaniu funduszy unijnych na lata 2007-2013, oczywiście zawinione przez rząd Platformy Obywatelskiej, mogą skutkować tym, że Unia Europejska w ogóle nie wypłaci nam przyznanych na ten czas programowania środków. Bo przecież jest kryzys, on ma także wpływ na stan finansów Unii Europejskiej. Myślę, że to bardzo nieodpowiedzialna wypowiedź, w zasadzie sabotująca działania rządu, który angażowanie środków unijnych uznał za jedną z dróg wychodzenia z kryzysu. No, jak inaczej nazwać taką wypowiedź, która puszczona w eter, słyszana przez samorządy, przez beneficjentów, może skutkować w taki sposób. No to po co ja mam przygotowywać wnioski, po co ja mam przygotowywać projekty generujące koszty, skoro nie będzie żadnych unijnych pieniędzy w Polsce. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście pomysł Prawa i Sprawiedliwości na pomoc deklarowaną przecież przez państwo opozycji w wychodzeniu z kryzysu. Obawiam się, że to nie jest dobra droga. Chciałabym poprosić panią minister, żeby odpowiedziała, czy rzeczywiście istnieje takie zagrożenie, o jakim pani poseł Gęsicka mówiła w Radiu Maryja. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Pani posłanka Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.